Oszczędź swojemu dziecku stresu. Zapisz się do pierwszej prywatnej szkoły podstawowej w Zgierzu. Szkoły bez dzwonków. Posiadamy wszystkie uprawnienia szkoły publicznej, lecz oferujemy znacznie więcej. 4 języki do wyboru, nauka poprzez zabawę, małe kameralne klasy, dłużej niż w innych szkołach czynne świetlice. A wszystko to za naprawdę niskie czesne. Już od 200 zł miesięcznie. Dla rodzeństw jeszcze taniej. Postaw na swoje dziecko. Postaw na przyjazną mu edukację. Pierwsza prywatna szkoła podstawowa w Zgierzu. Szkoła inna niż wszystkie. Gdy śliczna panna syna kołysała z wielkim weselem, tak jemu śpiewała. Jest poniedziałek, 4 grudnia, Emila Okupska, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w serwisie będzie m.in. o kolejnym roku prezydentury Przemysława Staniszewskiego. Dokładnie dziś mijają 3 lata od czasu, kiedy objął Stare Miasta. I porównując tą sytuację, to trzeba powiedzieć, że Zgierz jest takim miastem, gdzie jest, zapóźnienia są ogromne i przez te 3 lata nie widać, żebyśmy te zapóźnienia nadgonili. A także pierwszoklasiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica zintegrowani i włączeni do społeczności. W piątek w placówce odbyły się otrzęsiny. Mimo tego, że są pierwszakami, to drugie klasy ich akceptują i jest bardzo fajnie. W siedzibie łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nastąpiło otwarcie ofert na projekt i budowę zachodniej obwodnicy Łodzi. Droga ekspresowa S14 zapewne powstanie, ale istnieje obawa, że znaczące dla naszego miasta węzły nie zostaną uwzględnione w projekcie budowlanym. Tym tematem głównie zajmowali się powiatowi radni na ostatniej sesji. Wśród firm, które wzięły udział w przetargu, są konsorcja z Polski, Hiszpanii i Włoch. Wskazanie wykonawcy drogi nastąpić powinno wiosną przyszłego roku. Pracownicy Generalnej Dyrekcji będą wybierać spośród 14 złożonych ofert. 8 z nich mieści się w kosztorysie, pozostałe go przekraczają. A koszt wybudowania trasy S14 oszacowano na nieco ponad 1 300 000 000 zł. Otrzymaliśmy informację, że przetarg został, że został konkurs ofert został otwarty, natomiast dalej jest prowadzone postępowanie wyboru konkretnej firmy do wykonania. Pewnie to jeszcze potrwa dość długo, bo z tego co mi wiadomo, to takie postępowania mogą nawet do pół roku. Otwarte w poniedziałek oferty na budowę obydwu odcinków drogi były tym razem znacznie niższe od kosztorysu inwestorskiego. Okrojony na skutek zmniejszenia puli środków, projekt tej drogi może nie uwzględnić budowy węzłów Ludźmierz czy Łódź Teofilów. Oznaczałoby to, że cały ruch z S14 w kierunku Zgierza i północnych rejonów Łodzi będzie biegł przez węzeł Aleksandrów Łódzki, czyli drogę krajową numer 71. Trochę optymizmu jest, że tyle lat walki o tą obwodnicę, wreszcie jakieś projekty są mówiące o tym, że będzie budowana. Tylko teraz w jakim zakresie, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie przedstawiało, bo to ma być dla mieszkańców przede wszystkim, dla tych, którzy się poruszają, bo przejazd z południa na północ kraju to można dokonywać przez autostradę A1, która już istnieje, ale włączanie się naszych społeczności, czyli mieszkańców
Łodzi, Zgierza, Pabianic, Aleksandrowa do tej drogi powoduje to, że muszą być węzły, bo inaczej się nie możemy włączyć. A to powoduje dodatkowe utrudnienia dla nas też w Zgierzu. Nie mamy też dobrych informacji, jeśli chodzi o długo wyczekiwany remont skrzyżowania Gałczyńskiego z Parzęczewską. Żadne prace w tym miejscu w najbliższym czasie nie będą prowadzone, ponieważ projekt tej inwestycji odpadł już na samym początku. Projekt ten odpadł i to ku mojemu zdumieniu odpadł ze względów formalnych. To nie był konkurs piękności, punktacja, był projekt lepszy, gorszy. Po prostu został tak przygotowany przez powiat, że odpadł na pierwszym etapie ze względów formalnych. To jest dla mnie karygodne i bardzo źle rokuje na przyszłość, bo on już raz został odrzucony. I wydawałoby się, że mając takie doświadczenia, w tej chwili będzie tak zrealizowany, że przynajmniej przejdzie tę procedurę formalną. Natomiast on po prostu nie przeszedł procedury formalnej. O remont tego skrzyżowania zabiegali wielokrotnie radni. Teoretycznie w budżecie na przyszły rok jest przeznaczone ponad 1,5 miliona złotych na remont tego skrzyżowania. Oby tym razem pieniądze zostały odpowiednio wykorzystane. Dziś mijają 3 lata prezydentury Przemysława Staniszewskiego. Jego zdaniem od czasu objęcia urzędu miasto się rozwija, choć jest jeszcze wiele do zrobienia. Do swoich sukcesów zalicza remonty dróg, termomodernizację placówek oświatowych czy uruchomienie budżetu obywatelskiego. Czy jego zdanie podzielają zgierscy samorządowcy i mieszkańcy? Sprawdzał Rafał Woźniak. Dokładnie 4 grudnia 2014 roku Przemysław Staniszewski złożył ślubowanie i został prezydentem Zgierza. To kolejny rok, gdzie wyremontowano drogi, chodniki czy parkingi. Zorganizowano wiele imprez. Opozycja twierdzi jednak, że to właśnie na rozrywkę przeznacza się zbyt wiele pieniędzy. Zwiększono kwotę przeznaczoną na zgierski budżet obywatelski, a działająca od blisko 2 lat Karta Seniora zyskuje coraz większą popularność. Duża aktywność prezydenta na portalu społecznościowym sprawia, że Zgierzanie mają poczucie, że w mieście dużo się robi i dzieje. Ale czy tak jest w rzeczywistości i czy te inwestycje są zauważane przez mieszkańców? Postanowiliśmy to sprawdzić z naszą kamerą i zapytać, jak oceniają 3 lata prezydentury Przemysława Staniszewskiego. Nie widzę, żeby się tam coś tak złego działo. A coś dobrego pani obserwuje? Jakie zmiany? Jakie zmiany? No widzę, prace ruszyły. Tak jeśli chodzi o ulicę czy coś takiego, no nie można powiedzieć, no bo to jest naprawiane i no tak widzę, że no niby praca ruszyła. Drogi zaczęły się robić w końcu. To mnie bardzo interesuje, że tak dalej się robiły. Nie ma co narzekać, bo bywa gorzej czasami w niektórych innych miastach, także ja nie mam nic przeciwko jego rządowi. Tak? Bardzo mi się podoba. Wszystko na plus? Na plus. Bez zastrzeżeń? Bez zastrzeżeń. Tak, no ogólnie tak. Widać, że się coś w mieście dzieje, no nie. No ja jestem zadowolony z tego prezydenta ogólnie. Nie mogliśmy zapomnieć o zgierskich radnych, więc zapytaliśmy ich o ocenę dotychczasowej pracy prezydenta. Ja myślę, że trzeba podejść do oceny działalności prezydenta realnie, czyli spojrzeć na to, co się robi w mieście Zgierzu, jakie są na to wydawane pieniądze nasze, podatników, a co na przykład jest robione w innych miastach obok. I porównując tą sytuację, to trzeba powiedzieć, że Zgierz jest takim miastem, gdzie zapóźnienia są ogromne i przez te 3 lata nie widać, żebyśmy te zapóźnienia nadgonili. Pomimo tego, że pieniędzy w budżecie jest więcej, są pieniądze również zewnętrzne i są robione inwestycje. Natomiast te inwestycje są robione bardzo wolno, bardzo ospale i nie są to inwestycje najważniejsze, które należałoby zrobić. Takim podstawowym mankamentem w Zgierzu to są zgierskie drogi. Wszyscy mieszkańcy wiedzą, że w tych drogach jest mnóstwo dziur, mnóstwo uszkodzonych dróg i nawet te naprawy, wypełnienia to są tylko na krótki okres. Bardzo mało się robiło przez te 3 lata drogi kompleksowo. W związku z tym te zapóźnienia są nadal i w Zgierzu drogi, chodniki są w bardzo złym stanie. Trzeba powiedzieć, że pieniądze z budżetu wydawane są lekką ręką na różnego rodzaju promocje i imprezy. My na wielu sesjach mówimy o tym, że zamiast wydać 500 000 na imprezy w roku, to można by było zrobić wiele pozytywnych rzeczy dla mieszkańców.
I tutaj jest błąd prezydenta, tak jak i poprzedniczki, że po prostu dopuszcza do takich wydatków, ale ma wsparcie w koalicji wspierającej, w związku z tym te pieniądze są wydawane. I trzeba podkreślić najważniejszą rzecz, że prezydent jest tą osobą, która wydaje pieniądze mieszkańców. I on nie robi żadnej łaski, że robi pewne roboty, które są w mieście niezbędne, bo od tego jest i za to mu płacimy. Oceniam oczywiście pozytywnie, ale nie tylko ze względu na to, że jestem radnym akurat z ramienia klubu prezydenta. Jako mieszkaniec widać zmiany, które są dokonywane w Zgierzu. Zgierz się rozwija oczywiście na plus. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale nikt nie jest wszechmocny, żeby w jednej kadencji zrobić czy nadrobić braki, które u nas w mieście są, czy nawarstwiły się od wielu lat. Więc spokojnie pracuje prezydent razem z radnymi ku temu, żeby miasto wyglądało lepiej i to jest widoczne. Termomodernizacja, wiele przedsięwzięć drogowych, ruszy proces rewitalizacji, więc to na pewno będzie widoczne, to już jest widoczne, wystarczy przejść się po Zgierzu i zobaczyć, że zmiany są na plus. Jeżeli będziemy oceniali kadencję pana prezydenta, to myślę, że to doskonale widać poprzez głosowania, jakie radni Prawa i Sprawiedliwości dokonują na sesji Rady Miasta. Kierunek obrany przez prezydenta myślimy, że jest dobry. Owszem, można różnego typu rzeczy szybciej, inne rzeczy można lepiej robić, ale naprawdę w naszej ocenie jest to dobry kierunek, w którym pan prezydent podąża. Przed prezydentem jeszcze rok, a my już teraz zapraszamy na rozmowę z nim zaraz po serwisie informacyjnym. Od Trzęsiny to prastary obrzęd przejścia do nowej grupy społecznej. Ten zwyczaj zachował się przede wszystkim w szkołach i na uczelniach. Służy integracji grupy i nadaniu nowego statusu, włączenia do społeczności. Z naszą kamerą uczestniczyliśmy w otrzęsinach klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Stanisława Staszica w Zgierzu. Tegoroczne pierwszaki zostały już uroczyście przyjęte do społeczności Zespołu Szkół imienia Stanisława Staszica podczas otrzęsin, które odbyły się w piątek. Te zostały utrzymane w konwencji przedstawienia. Ogólnie nasi uczniowie przebrali się za dzieci i staruszków. To pokazuje, w sumie naszym celem było pokazanie, że i staruszkowie i dzieci mogą się dogadać, że to nie jest jakaś różnica straszna pokoleń. To też jakby nawiązuje trochę do naszych roczników, bo my jesteśmy starsi, oni są młodsi i że wszyscy siebie tutaj akceptujemy. 3 miesiące i co, łatwo było się zgrać, łatwo było coś przygotować? Samo z klasą, łatwiej było się zgrać z klasą, no bo wszyscy w tym samym wieku i tak dalej, ale jeżeli chodzi o starszych, no to wszyscy czuli taki lęk, że o kurczę, starsi i tak dalej, ale po jakimś czasie wszystko było w porządku. Bardziej nie chrzest, tylko taka integracja pomiędzy sobą i z resztą szkoły, z całą społecznością. I to jest już taka od lat kontynuowane, tradycja taka jest szkoły? To już się zapisało jako tradycja, jest kontynuowane od długiego czasu. Oprócz samego przedstawienia otrzęsiny to także konkurencje, jak na przykład te polegające na zjedzeniu kleiku w jak najszybszym czasie. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów wszystkich klas. Szansa do zintegrowania się. To też pokazuje, że tak naprawdę mimo tego, że są pierwszakami, to drugie klasy ich akceptują i jest bardzo fajnie. Bardzo fajny pomysł moim zdaniem. Można zintegrować się ze szkołą. Każdy to przechodzi, więc... Nie ma stresu? Jest. A już w nadchodzącym roku szkołę czeka wyjątkowy jubileusz. Jubileusz szkoły 120-lecie. Chcielibyśmy zrobić je w październiku. Albo październik, albo listopad. Początek listopada, koniec października. Jeszcze będziemy tutaj rozmawiać, bo jesteśmy cały czas na gorąco ze Stowarzyszeniem Absolwentów Liceum i Gimnazjum. Także zapraszamy wszystkich na 120-lecie najstarszej szkoły w Zgierzu. Za każdym razem otrzęsiny mają na celu dostarczenie wszystkim mocnej dawki dobrej zabawy. Wymyślone przez uczniów konkurencje i zadania dla najmłodszych kolegów to również świetna okazja do integracji i wzajemnego poznania. W weekend mała hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu zamiast sportowcami wypełniła się hodowcami gołębi. Zgierzenie oraz mieszkańcy województwa łódzkiego prezentowali skrzydlate okazy oraz dzielili się swoją pasją z innymi. W
Polsce co roku odbywają się loty dorosłych gołębi pocztowych na dystansach od 200 do 1000 km. Jesienią także gołębi młodych. Ptak wychowywany na sportowca po 28 dniach od narodzin jest już samodzielny. Dostaje 3 miesiące na swobodny rozwój. Później zaczynają się treningi. Zaczyna się to od lotów krótkich, czyli w granicach tam 100 paru kilometrów, a kończy na lotach klasy maraton, gdzie te gołębie mają do pokonania ponad 700 kilometrów. Jest taki lot, no był w roku bieżącym, taki prestiżowy, który był ponad 1000, nawet 300 kilometrów gołębie leciały z miejscowości Bruksela w Belgii. No i to mówię, stopniowo co weekend ten dystans rośnie. Czasami wracamy się z powrotem na krótszy, ale po to, żeby następny wydłużyć jeszcze dalej. Zarząd Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych Oddział w Zgierzu już po raz kolejny zorganizował w naszym mieście wystawę. Za mojej kadencji jest to druga wystawa. Pierwsza była organizowana w 2013 roku. Połączone to było też z obchodami 60-lecia oddziału zgierskiego. No frekwencja dosyć duża, gołębi dosyć dużo jest na tej wystawie. Celem takiej wystawy jest wybranie reprezentacji Okręgu Łódzkiego, które to gołębie będą reprezentować Okręg Łódzki na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu. Reprezentacja na pewno jest ciekawa. Ładne gołębie są wybrane do reprezentacji, bo są dwie kategorie. Są gołębie wybierane za wygląd, oceniane jako za wygląd w tak zwanym standardzie, plus gołębie, które w tak zwanym sporcie. No, osiągają konkretne jakieś nagrody, konkretne wyniki w danych kategoriach osiągają te gołąbki. Hodowla gołębi pocztowych to trudna i żmudna praca, mająca na celu wyhodowanie wybitnych lotników, gołębi pewnie i szybko wracających do swoich macierzystych gołębników. Trzeba pracować, trenować te gołębie, dobrze karmić, po prostu dbać o to i mieć dobre gołębie, bo tam jak byle co jest, to też po prostu on nie będzie leciał. I dużo zachodu z tym wszystkim jest. Żeby to takie wyniki robić, tak jak to niektórzy też robią, to jest... No nie każdy tak to potrafi zrobić. Liczba osób hodujących gołębie z roku na rok wcale nie maleje. W Polsce zrzeszonych jest około 40 tysięcy hodowców tego gatunku ptaków. Należymy do światowej czołówki, natomiast tego rodzaju wystawy są pewnego rodzaju zachętą do kontynuowania popularnego kiedyś bardziej chowu ptactwa. W sobotę w naszym mieście odbył się kolejny mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej. Między sobą rywalizowali młodzi piłkarze z rocznika 2009. W zawodach uczestniczyły drużyny m.in. z Aleksandrowa Łódzkiego, Rąbienia czy Ozorkowa. Piłkarski turniej mikołajkowy był dla młodych piłkarzy i szkoleniowców próbą sprawdzenia umiejętności oraz elementem integracji. Gościmy 8 zespołów zewnętrznych i nasze dwie drużyny, razem 10 drużyn. Najmłodszych naszych roczników. W turnieju rozegranym na hali sportowej przy ulicy Wschodniej spotkali się gracze rocznika 2009, kilku klubów, a wśród nich drużyny ze Zgierza i okolic. Drużyny z pobliska właściwie, tak, dwa zespoły bardzo silne, SMS Łódzkiego, jest zespół z Rąbienia, z Rosanowa, z Ozorkowa. Więc to są te drużyny w pobliżu nas, które się mieści. Jak idzie w ogóle naszym? Nie, no super idzie. Super idzie, fajna zabawa. Dzieci, to jest pierwszy turniej, chłopcy są pod wrażeniem, bo prawdziwi sędziowie, kibice, rodzice, więc wrażenia na pewno będą wspaniałe. Niekiedy zawodnicy prowadzili zaciętą walkę. Bo wszyscy chcą, jak zawsze chcą... Po prostu strzelać, a nie podają i nie koncentrują się na tym, żeby podawać, tylko żeby strzelać. Bo każdy chce strzelić bramkę, no to wiadomo. W samych rozgrywkach nie brakowało emocji. No już gramy w półfinale i dobrze nam idzie. Straciliśmy żadnej bramki. Żeby być dobrym piłkarzem, to jakie trzeba mieć cechy? No trzeba dużo przepychać ludzi, ale nie aż tak mocno, by sobie nie złamać kostek. Trzeba być szybkim i zwinnym. No trzeba być szybkim i dużo strzelać goli. I też trzeba strzelać gole, oczywiście. A ty strzelasz, na jakiej pozycji grasz? Na ataku. No i jak ci idzie? Dobrze, teraz dwie bramki strzeliłem. Już w najbliższy weekend, 9 grudnia, zapraszamy do hali Mosir na memoriał imienia Macieja Kozłowskiego, czyli ogólnopolski turniej futsalu rocznika 2007, który rozpocznie się o godzinie 9 przy ulicy Wschodniej 2.
Biało miało być do niedzieli, jednak słabe opady deszczu nie roztopiły śniegu tak szybko, jak wydawało się synoptykom. Niestety najbliższe dni do bardzo pogodnych należeć nie będą. Po chwili przychodzi odwilż. W najbliższych dniach możemy spodziewać się stopniowego wzrostu temperatury. Jutro słupki rtęci wskażą do 4 stopni w dzień oraz 3 w nocy. Możliwe przelotne opady deszczu. Podobna aura będzie nam towarzyszyła w środę. Wówczas termometry pokażą 5 stopni Celsjusza. Będzie także deszczowo. Nieco pogodniejszy ma okazać się czwartek. Synoptycy prognozują słońce oraz 6 kresek na termometrze. Ciśnienie będzie spadać. I to wszystko, co przygotował dziś dla Państwa nasz zespół redakcyjny wydarzeń. Po krótkiej przerwie ogłoszeniowej zachęcam jeszcze do obejrzenia programu w Centrum Uwagi. Gościem Czarka Adamskiego będzie prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam w środę o 18.30. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Thank you.
Dobry wieczór, Cezary Adamski, to jest program W Centrum Uwagi. Dokładnie dziś, czyli 4 grudnia, mijają 3 lata od zaprzysiężenia na prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. To oznacza, że na podsumowanie jeszcze w normalnym, a nie wyborczym trybie jego dokonań, bo wybory przecież już za rok, spotykamy się na naszej antenie po raz ostatni. Przemysław Staniszewski jest moim i Państwa gościem. Witam Panie Prezydencie. Witam serdecznie Pana Redaktora, witam serdecznie Państwa. Dziś Barbórka, Święto Górników, ale z racji na oddalenie się planów budowy i uruchomienia kopalni odkrywkowej pod Zgierzem, raczej nie będziemy jej poświęcać więcej uwagi. Za to także dziś, czyli w dniu zaprzysiężenia Pana na prezydenta Zgierza, obchodzi Pan też swoje urodziny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. A czego Pan by sobie życzył i czego chciałby Pan, żeby życzyli Panu Zgierzanie? Przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Ale nie szwankuję na razie. Nie, jestem w najlepszej kondycji, myślę, i staram się utrzymywać formę, jak można tak to nazwać. Ale też ten zaprzęg zadań, które sobie gdzieś tam ustalają na samym początku, jest przeze mnie sukcesywnie realizowany. I tego chce Pan, żeby życzyli Panu Zgierzanie? Przede wszystkim tak, bo to myślę dla naszego wspólnego dobra. Wytrwałości Pan miał dużo w tym, nie tyle wytrwałości, żadnych wytrwałości, pod nogi. Wytrwałości mi nie brakuje, myślę, że to w wspólnym interesie jest to działanie. Zresztą mamy wiele rzeczy jeszcze do zrobienia. To na pewno. Mijają 3 lata Pana urzędowania. Zadowolony Pan z nich jest, czy raczej umiarkowanie? Ja zawsze nie podkreślam, że podkreślam to, co najważniejsze, że zawsze można być jeszcze bardziej zadowolonym z siebie i z tego, co jest realizowane w mieście. Byle nie za mocno. Byle nie za mocno. Oczywiście jest tyle problemów do rozwiązywania, które staramy się na co dzień rozwiązywać i realizować, ale zawsze jest ta kwestia regulowania różnych zaszłości. A one gdzieś zawsze ten sen z oczu spędzają, bo warto pamiętać o tym, że miasto musi się rozwijać, musi też dbać o mieszkańców, musi nie tylko swoje potrzeby realizować, ale przede wszystkim potrzeby społeczne i na to jest moje nastawienie, mój cel realizacyjny pod każdym kątem realizowanych przedsięwzięć w mieście. Nie rozumiem, że pod tym względem jest Pan umiarkowanie zadowolony, umiarkowanym optymistą, to znaczy we wszystkich tych obszarach, które Pan wspomniał, tyle o ile, ale idzie do przodu. Nie nawet tyle o ile, oczywiście idzie do przodu, ale nigdy nie może być tak, żeby szło jeszcze lepiej. Czasami zależy to od wielu czynników zewnętrznych, a na to niestety osobiście nie mam wpływu, co też uczy pokory i cierpliwości. No właśnie, o opozycję chciałem zapytać, na nią pewnie Pan ma wpływ raczej drażniący. Zapytaliśmy w dzisiejszych wydarzeniach opozycję, co sądzi o Panu. Taka rola opozycji, że są krytyczni, wiadomo. A Pan co sądzi o tych, którzy nie grają w Pana drużynie? Myślę, że nie chodzi o moją drużynę, chodzi o drużynę miasta przede wszystkim. Realizujemy, no to bardzo ładne słowo. Realizujemy wspólne cele, przede wszystkim cele odpowiadające potrzebom mieszkańcom. Ja patrzę na to jako pewną czasami konstruktywną krytykę, a czasami krytykę, która nie ma jakiegoś bliższego określonego celu. Uważam, że podejmowałem próby rozmów, próbowałem konstruktywnie podejść do tematu, ukierunkować się na pewne potrzeby, jakie mogły być sygnalizowane, ale nigdy one nie zostały wprost wyartykułowane. Raczej przy tych rozmowach była właśnie podsumowanie tego dokonań, pozostawanie przy swoim zdaniu. No tak nie będę działał. Ja patrząc odpowiadam na to, co mieszkańcy do mnie zgłaszając przychodzą, co, jakie oczekiwania mają, czy też jakie realizacje sobie zaprzysiągnąłem do realizacji i je staram się wykonywać. Liczę na to, że wszyscy zrozumiemy te cele. Oczywiście tych celów może być mnóstwo, natomiast jeżeli już się na coś decydujemy, to musimy się na to zdecydować i po prostu to realizować. Nie można być biernym i wstrzymywać się przy pewnych decyzjach, a czasami tak to wygląda na sesjach Rady Miasta, że ta wspomniana opozycja po prostu nie głosuje, co nie zawsze jest, myślę, właściwym kierunkiem. To pozostawiam ocenie mieszkańców. Pana zdaniem ta opozycja, Pan wyciąga rękę do opozycji, to znaczy Pan by chciał zgody i to jest Pana stanowisko. Stanowisko opozycji jest zgoła inne. Ja wyciągnąłem tę rękę, natomiast po tych wspomnianych spotkaniach trudno mówić o jakimś osiągnięciu konsensusu, kiedy się tylko i wyłącznie w jakiś sposób spróbuję ustosunkować i pozostawać w tym momencie przy swoim zdaniu. No, ja patrzę na to raczej w formie
nie tyle próśb, bo o to nie wnoszę i o to nigdy nie prosiłem, ale raczej konstruktywnego działania dla wspólnego dobra, jakim jest rozwój miasta, a tego nie było. Wyciągnął pan rękę, to zapytam, na wizycie gospodarskiej w okręgu Idziego Antczaka był już pan, bo obiecywała na naszej antenie to przewodnicząca pańskiego klubu radnych, pani Beata Świączek. Wielokrotnie bywam w tym rejonie, jesteśmy... Ale z Idziem Antczakiem? Z Idziem Antczakiem nie, z tego względu, że pewnie zrobimy takie spotkanie celowo, zapraszając również pana radnego. Natomiast oczywiście ono jest w planach realizacyjnych. Jesteśmy tam nieustannie przy okazji realizacji różnych przedsięwzięć. Ale wie pan, o co ja pytam. W tym gresie tak, oczywiście. I myślę, razem z radnymi, pani, swoimi radnymi. Pani przewodnicząca tutaj bynajmniej nie odbiegała od prawdy. Wyrobi staramy się pan do końca tej kadencji? Realizować te spotkania sukcesywnie. Oczywiście w miarę możliwości dostępu godzin, w których możemy to zrealizować. Poświęcamy się dzisiaj na realizację zadań i ten czas na to przeznaczamy. Spotkania oczywiście z mieszkańcami się odbywają i tam też zapewne takie będzie. Z Idzim Antczakiem pod pacha. Również. No dobrze, to przejdźmy do pana osiągnięć i porażek. Z naszych rozmów z widzami wynika, że oceniają pana co najmniej dobrze, a wśród wielu powtarza się takie hasło, że w końcu coś w tym naszym Zgierzu się robi. Domyślam się, że pan się zgodzi z tą opinią. Tak, jak najbardziej. Co się udało? Trochę tych inwestycji było, szczególnie w tym roku, to się też dało zauważyć. No umówmy się uczciwie, nie wszystkie były inwestycjami miasta, bo tak, niektóre drogi na przykład, ważne dla Zgierzan, remontowane były przez ich zarządców, no co nie zmienia faktu, że była jakaś kumulacja w tym roku, prawda? Tak, ale to jest ważne, że te inwestycje w dużym stopniu odbywały się bez współpracy miasta, właśnie z zarządcami chociażby dróg, wspólnej polityki prowadzonej w tym celu, aby wiele przedsięwzięć, które do tej pory nie miały miejsca w naszym mieście, mogły zostać zrealizowane, czego wiele przykładów jest rzeczywiście. Ja jak zawsze jestem umiarkowanie zadowolony z tego, co się dzieje, bo zawsze może być jeszcze ten większy sukces realizacyjny. Natomiast ogromnie się cieszę z tego, że jest nam dane w końcu realizować chociażby w wsparciu zewnętrznym wielu projektów inwestycyjnych, a na niektóre w dalszym ciągu czekamy, chociażby pod kątem rozstrzygnięć ze strony instytucji zarządzającej, jakie jest Urząd Marszałkowski, na temat złożonych przez nas wniosków. To niestety powoduje, że nie możemy tak dynamicznie tych założeń i planów realizować. No, ale chociaż, to nie było dynamicznie chociaż, w tym chociaż roku nie jest, tak jak powiedziałem, nie jest źle, bo postępując rok do roku, zaczynając z roku 15-16, początkowo myśleliśmy, że zrealizujemy tylko za 7 milionów inwestycji, wyszło blisko 8. W roku poprzednim było to ponad 12, blisko 13. W roku 16, w roku 17 możemy powiedzieć, że za 14 milionów inwestycji zrealizowaliśmy, a na rok 18 mamy już za 50 milionów inwestycji. No ale z czego to wynika, panie prezydencie? No nie powie mi pan, że nagle przybyło nam mieszkańców i przedsiębiorców w Zgierzu i podatków do nas więcej spływa. Nie, to w dużym stopniu jest możliwość wykorzystywania środków zewnętrznych. A wcześniej nie można było? Z czego korzystamy? Wcześniej niestety nie, bo perspektywa unijna teoretycznie ruszyła z końcem 2014 roku. Ale de facto wszystkie programy, możliwość występowania z wnioskami o nie, następowały dopiero w drugiej połowie 2016 roku. Czyli teraz jest roku. Czas, żeby to konsumować dopiero. Dzisiaj dopiero możemy konsumować. Pamiętajmy, że dzisiaj ten proces też musiał być poprzedzony analizami, ocenami merytorycznymi czy formalnymi z układami wniosków. To też jest czas, które podmioty zewnętrzne muszą poświęcić na weryfikację złożonych przez nas wniosków aplikacyjnych. I to dzisiaj rzeczywiście postępowało. Przykładem jest chociażby realizacja inwestycji na placówkach oświatowych, gdzie umowa z wykonawcą podpisaliśmy na koniec stycznia, a dofinansowanie dopiero mieliśmy z końcem czerwca. Ale się udało i jesteśmy w trakcie. Rozmawialiśmy o tym we wrześniu i o tych problemach, które tak były też z tym związane, czy też są. No i jak rozmawialiśmy do końca sierpnia, raczej trzeba się z nimi liczyć, że to jeszcze będzie trwało, prawda? Tak, to jest ten okres ciągłych prac na tej inwestycji. Zresztą tak była umowa od początku sformułowana, że realizujemy w trybie ciągłym do sierpnia 2018 roku. Wtedy będzie efekt ostateczny, wykonawca musi przekazać nam. My się rozliczamy z też dotacji otrzymanej na ten cel, a dalej następuje 15-letni okres utrzymaniowy tych obiektów.
i pewna gwarancja tego, że osiągnięty efekt będzie dla nas właściwy. To zanim jeszcze o tych inwestycjach, o których zapewne zechce Pan powiedzieć, bo przecież taka rola prezydenta, ale o kondycji finansowej też miasta chciałem powiedzieć. Czy ona się jakoś mocno zmieniła od czasów, kiedy Pan objął urząd przez te 3 lata? Bo pamięta Pan doskonale, zresztą tu w tym studio rozmawialiście z kontrkandydatką między innymi panią Iwoną Wieczorek, wówczas było podkreślane właściwie przez wszystkich, że ta sytuacja finansowa miasta jest bardzo trudna. W którymś tam momencie wręcz był temat interwencji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak to wygląda dzisiaj po 3 latach pana urzędowania? Dzisiaj mogę powiedzieć, że pomimo takiego szeregu inwestycji podejmowanych na mieście, przy chociażby takich dofinansowaniach, gdzie ta skala może sięgnąć rzeczywiście przy pełnej realizacji w ciągu najbliższych 3 lat 120 milionów, osiągamy bardzo dobre wyniki finansowe. Mamy nadwyżkę środków finansowych w każdym roku, co pozwala nam zwiększać właśnie wartości budżetu realizowane na te inwestycje na następny rok. Cały czas sukcesywnie spłacamy zadłużenie. Według planu, oczywiście po podliczeniu, myślę na koniec stycznia, będziemy widzieli, jakie mamy wykonanie budżetu. Zejdziemy do poziomu 23%. Takie było założenie. Zadłużenia miasta. Podczas gdy było ono 50% zdaje się. Kiedyś dawniej, tak. Oczywiście ono sukcesywnie gdzieś tam jest redukowane. Mamy też pewne ograniczenia wynikające z przepisów dotyczące maksymalnej kwoty, jaką możemy spłacać rocznie. To jest też pewny tak zwany kaganiec dla naszego samorządu, który mając lepsze warunki i kondycję finansową, chciałby więcej spłacić, żeby się odciążyć z tego zadłużenia. Tym samym ta stopa długu na mieszkańca byłaby jeszcze niższa. Niestety się nie daje. Ale planów budżetowych... to jest już stopa, która pozwala na to, żeby mieć na wkład własny właśnie w te inwestycje z dofinansowaniem. To w dużym stopniu pozwala na realizację. Plan budżetu, projekt budżetu na rok 2018 pokazuje, że jeżeli realizujemy inwestycje na poziomie 50 milionów złotych, przy uzyskanym wsparciu ze środków własnych, zredukujemy zadłużenie do 15% na koniec roku 2018. Oczywiście jest też przesunięcie, panie prezydencie, w spłacie obligacji, prawda? Tak, to daje właśnie które tą furtkę. Które zresztą zaciągała pana poprzedniczka. To dają tą furtkę wyjścia, natomiast generalnie wielkość zadłużenia ulega ciągłemu redukowaniu. Jasnym jest też, i to myślę, wszyscy od początku sobie z tego zdawaliśmy sprawę, że taka skala inwestycji będzie wymagała pewnego zaciskania pasa, właśnie szukania własnych środków finansowych. Czy to była freudowska pomyłka przed chwilą, panie prezydencie? Zaciskania pasa, czy zaciągania kolejnych zobowiązań? Nie, zaciskania pasa z tego względu, żeby wygenerować jak najwięcej środków własnych, zwłaszcza z tytułu oszczędzania tych pieniędzy na te wkłady, bo wtedy możemy realizować duże inwestycje. Jeżeli się... Krótko mówiąc, taka okazja nadarzy, żeby zrealizować jeszcze większy zakres, to pewnie będzie trzeba rozważyć możliwość jakiegoś zaciągnięcia zobowiązania, czy rozciągnięcia w czasie. Nie wyklucza pan takiej możliwości. Czy wydłużenia w czasie spłaty, w okresach bezpiecznych, gdzie miasto wychodzi z zadłużenia, żeby móc zrealizować to, co dla mieszkańców jest najważniejsze. Czyli inwestycje. To chociażby obszar rewitalizacyjny przestrzeni miejskiej. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie oceny wniosków merytorycznych przez Urząd Marszałkowski. To jest kwota ponad 30 milionów złotych. Mówimy o ulicy Długiej, ulicy Narutowicza, tak? Okolice kwartału ulic, Stary Młyn. To jest również dalsza część parku za 1 maja. To będzie ten młyn w końcu Miejski Ośrodek Kultury tam, czy nie? Tak. Będzie. To jest założenie i projektu. I pan to już wie dzisiaj. To jest założenie projektu. Będę mógł o tym stanowczo powiedzieć, jeżeli podpiszę umowę na dofinansowanie. Liczę, że tak się stanie. Robimy wszystko w tym celu. Jeżeli będzie nam dane, a złożyliśmy taki wniosek chociażby na remont częściowo linii tramwajowej między Helenówkiem a Starym Kurakiem, to jest kolejna kwota, którą będziemy musieli w budżecie znaleźć na wkład własny, ale to pozwala na utrzymanie chociażby przyjezdności tej linii, przynajmniej w tym newralgicznym odcinku, który nam ciągle doskwiera, ale cały czas pamiętajmy, że te potrzeby miasta są nieustanne. My musimy dalej realizować modernizację drogi chodników, musimy myśleć o rozwoju bazy sportowej, którą realizujemy, o też dalszej modernizacji. Nie mówię tu o lodowisku, mówimy o nowym obiekcie wielofunkcyjnym, ale także remontach prowadzonych na pozostałych obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W zakresie rewitalizacji wchodzi chociażby Malinka, która też może nabrać nowego wyglądu. Oj, czeka bardzo, wiele lat już czeka. Może dokładnie być miejscem atrakcyjnym, tak jak w latach 80., kiedy
To był jej taki najwyższy, najlepszy czas. Pamiętam. Więc to są między innymi te elementy. To są te plany, a to, co zostało zrealizowane w tym roku, bo co roku podsumowujemy, co się udało, co nie, więc muszę pana o to też zapytać, to oczywiste. A w tym roku no, było takie poczucie, i to nie tylko dlatego, że mówiliśmy o tym my jako media, ale jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, to właśnie było takie poczucie no, jakiejś małej, no niektórzy mówili, że dużej kumulacji remontów, szczególnie w zakresie właśnie dróg, tej infrastruktury, a no, ze strony miasta jedna rzecz chyba jest najważniejsza, bo tyle, ile my na naszej antenie o niej mówiliśmy, to głowa boli, czyli ulica Śniechowskiego. Tak, w końcu szedł nam pewien problem z głowy, możemy tak powiedzieć, dotyczący wykonania remontu, bo to wszyscy patrzymy na to, po czym jeździliśmy do tej pory, po czym dzisiaj jeździmy, a tak naprawdę najważniejsze jest to, co znalazło się pod powierzchnią tej warstwy asfaltu. W końcu mieszkańcy tego obszaru mieli możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Część była przełączana w zakresie zasilania sieci wodociągowej. Mamy kanalizację deszczową, która odbiera w końcu wodę z tego obszaru. Na pewno zmieniły się warunki podbudowy tej drogi, bo tam był bruk, który tak naprawdę nie dawał tych warunków przenoszenia obciążeń. A jest to bruk ciężki. Dokładnie. I mamy ten odcinek jako ciąg drogi szlaku komunikacyjnego dla drogi krajowej, gdzie przejeżdżają te auta ponadgabarytowe, które nie mieszczą się w skrani wiaduktu na ulicy Łódzkiej. To wszystko było istotne. To jest jedna z ulic, ale pamiętajmy, że chociażby ulica Bazylicka, która też w dużym stopniu przejmowała ruch, właśnie przy takim współdziałaniu z instytucjami miejskimi, ale też instytucjami infrastrukturalnymi, przedsiębiorstwami infrastrukturalnymi, udało się realizować przedsięwzięcie na Bazylickiej, która będzie stanowiła, myślę, już dzisiaj pewne odciążenie chociażby Parzęczewskiej i lepszy układ komunikacyjny tego obszaru miasta z pozostałą częścią. Niektórzy mieszkańcy właśnie się cieszą, niektórzy nie, z tego tytułu, że ruch po remoncie mocno tam wzrósł. No, tak. Mieliśmy swego rodzaju armagedon komunikacyjny w pewnym momencie, bo my bardzo mocno wstrzymywaliśmy się i bardzo długo się wstrzymywaliśmy z rozpoczęciem tych prac, ze względu na chociażby kończenie remontu ulicy Piątkowskiej, które oczywiście było od początku zakładane, że będzie trwał do tego roku, przynajmniej do jego połowy. Udało się to zrobić, udało się zarządowi województwa przeprowadzić. My mamy też swój wkład, bo tam też prace infrastruktury technicznej zostały przez nas wykonane, po to, żeby jeszcze lepsze warunki stworzyć dla poruszających się drogą, stworzyć bezpieczeństwo, bo to też niestety te wszystkie powodzie, które nas nawiedzały. Zeszły rok, sławetny Dzień Dziecka, który spowodował, że wszyscy uciekali z parku, nie mieli jak, bo wszystko się podpadało. A my mieliśmy zalane kamery. Tak było. Dokładnie, więc to jest taki szereg spraw. Oczywiście kwestie drobnych prac remontowych na modernizację drugich chodników. To też jest ważny element. Ja bym tu musiał wymienić każdą z ulic. Myślę, nie ma aż na tyle tego czasu. Natomiast są to ważne odcinki z punktu widzenia raz takich komunikacyjnych spraw, ale również dla tych mieszkańców, którzy przy nich mieszkają. To musimy odświeżać i modernizować to, co już w mieście jest. Żadna ulica, ja pragnę podkreślić, nie jest gorsza od innej, bo często też mieszkańcy odwiedzający mnie mówią, dlaczego ta czy tamta. Nie ma losowania. Tu trzeba robić inwestycje tam, gdzie mamy możliwość ich realizowania, chociażby ze względu na regulacje stanów prawnych nieruchomości. To ciągle trwa, to ciągle są pewne zaszłości historyczne, pewne podziały i pewne unormowania, które nie zostały dokonane, które tak jak Śniechowskiego przez lata nam nie dało możliwości. Udało się to dopełnić, udało się pozyskać środki z tak zwanej schetynówki. Dzisiaj ulicę mamy zrealizowaną i zrobioną, ale to też jest chociażby start remontów na... Schetynówka to chyba już... Tak zwana, tak. Bo to jest dzisiaj nazwa, prawda? Raczej dzisiaj mamy program przebudowy dróg lokalnych, tak zwana, tak się przyjęło od wielu lat, ale to modernizacja chociażby dalszego oświetlenia ulicznego w różnych obszarach, gdzie go nie było, to jest modernizacja ośrodka sportu rekreacji wspomniana, to jest realizacja zadań w budżecie obywatelskim, które tak naprawdę wskazywane przez mieszkańców. I to też fajne, że w ten sposób mieszkańcy określają bezpośrednio swoje potrzeby, bo to, że każda z rad osiedla, każdy z mieszkańców zgłasza inicjatywę związaną z realizacją, my tu mamy taki fajny wykaz. To jest kilkustronicowy dokument, który pokazuje, co by było trzeba robić, jakie kolejne ulice zagnanych obszarów są jeszcze do zrealizowania, ale to też pokazuje,
na co mieszkańcy w pierwszej kolejności stawiają, jakie inwestycje powinny być realizowane. No niektórzy to stawiali aż sposobem, zdaje się, bo ponad 1000 głosów zostało unieważnionych w tym roku, prawda? Więcej. Więcej nawet. Więcej, ponad 3000 głosów. Z czego to wynikało, panie prezydencie? To są różne elementy związane przy tej edycji budżetu obywatelskiego. Mówiono o handlowaniu wręcz głosami. Ja powiedziałem od samego początku. Oczywiście można mieć zarzuty do wszystkich uczestników głosowań w budżecie obywatelskim. Jak oni tego dokonywali, to już jest ich sprawa. My podjęliśmy czynności związane z weryfikacją tych głosów. Ale jeżeli stawianie byłyby piątek za to, że się na lekcjach informatyki uczeń zagłosował na ten czy inny projekt, to chyba nie jest w porządku. Pamiętajmy przede wszystkim o jednej zmianie w tym budżecie obywatelskim, tej trzeciej edycji budżetu, że to musi być w przypadku uczniów, w przypadku osób niepełnoletnich, zgoda pełnoletniego opiekuna. I w tym wypadku często się zdarzało, że takiej zgody nie było, ale żeby była, to się mogło okazywać, że w wielu przypadkach to był głos oddany po raz drugi w tym budżecie. Te głosy automatem są unieważnione. Natomiast ci, którzy popełnili różnego rodzaju nadużycia, muszą się spodziewać określonych środków ochrony prawnej, które będą wobec nich stosowane. Ja do tego będę doprowadzał po to, żeby eliminować tego typu zjawiska w przypadku budżetu obywatelskiego, zgierskiego budżetu obywatelskiego. Poza tym jeszcze warto by było wspomnieć, bo o tym też na naszych łamach mówiliśmy, czyli o nowym budynku mieszkalnym, komunalnym, blisko sądu rejonowego, po dawnym internacie. Tak, tu mamy fajne przedsięwzięcie. No właśnie, miały być socjalne, czy będą komunalne, jak to będzie? Będą komunalne, będzie 48 mieszkań. Dzisiaj mogę powiedzieć, jesteśmy w trakcie prowadzenia weryfikacji. Komisja dokonuje weryfikacji złożonych wniosków. Bardzo duże zainteresowanie. Idea słuszna, myślę, i ciekawa. Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspomógł realizację tego przedsięwzięcia. To jest kolejne przedsięwzięcie po dwóch poprzednich budynkach realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, które cieszy się, myślę, ciekawym przełożeniem na właśnie głosy mieszkańców. Już dzisiaj w tym roku podjęliśmy też inicjatywę przekazania kolejnych nieruchomości MPGM-owi, jak i TBS-owi. To spowoduje, że w przyszłym roku liczymy się z rozpoczęciem kolejnych inwestycji w zakresie budownictwa komunalnego. To będą działki są położone przy Szkole Podstawowej nr 12 na osiedlu 650-lecia, między ulicą Staffa a Boja Żeleńskiego. Tam będą tam miała budowane... być kiedyś krańcówka tramwajowa. No, pewnie tak. Dzisiaj mamy potrzeby związane z mieszkalnictwem. Mamy zasób komunalny, który będzie termomodernizowany. Dzisiaj jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy po dofinansowaniu właśnie, gdzie kilkanaście budynków, dokładnie 8 budynków w tym zakresie, w zakresie termomodernizacji będzie realizowana, termomodernizowana. Kolejne w zakresie rewitalizacji będą miały możliwość zmienienia swojego wyglądu, a tym samym będą też ci mieszkańcy mieli możliwość zamieszkania w lepszych warunkach. A zwolni się ileś o gorszym standardzie mieszkań. Co zamierzacie z nimi zrobić? To jest nie tyle, że o gorszym standardzie mogą się zmieścić. Pamiętajmy, że każdy musi spełnić pewne warunki. Często, a takie mam przegłosy dzisiaj z komisji, że zaczynają pojawiać się lokale, które wracając do zasobu mogą być w sposób skuteczny wykorzystane, zasiedlone przez rodziny oczekujące. Pamiętajmy, że mamy tych 200 rodzin oczekujących. Tak się przyjmuje okres oczekiwania 10 lat na mieszkanie, co pokazuje skalę, jakie są potrzeby. W związku z czym decyzja o realizacji kolejnych bloków daje szansę poprawiania tej sytuacji. Skrócenia tej kolejki. Raz, skrócenia kolejki, rozładowanie tej kolejki. Tak. Panie prezydencie, trudno oprzeć się jednak wrażeniu, jak już rozmawiamy o tych osiągnięciach, że choć robi pan dobrą minę do złej gry zwykle, no nie na wszystkie bolączki znalazł pan sposób i tu właśnie chciałem od tego tramwaju zacząć. A Pabianice, choć ogromnym kosztem, bo wie pan doskonale, że zaciągnęły poważne zobowiązanie wieloletnie, na to, żeby pokryć ten koszt, przy jakimś dofinansowaniu oczywiście zewnętrznym, ale chcą zmodernizować już poza łódzkim tramwajem metropolitalnym tą inwestycję na swoim terenie razem z Ksawerowem, a przymierza się do tematu remontu swoich torowisk generalnego, także oczywiście za pośrednictwem wsparcia z Unii Europejskiej Konstantynów Łódzki. Cały powiat pabianicki jakoś sobie z tematem radzi, a my co? My przede wszystkim, tak jak myślę, pozostałe gminy, czekaliśmy na te rozstrzygnięcia dotyczące tramwaju metropolitalnego. Natomiast w pewnym momencie, tak jak i Pabianice, podjęliśmy decyzję, że działamy na własną rękę.
Tak samo jak ale trochę później złożyliśmy, niż Pabianice. Nie, w podobnym momencie złożyliśmy stosowny wniosek, tak zwaną fiszkę projektową do łódzkiego obszaru metropolitalnego, w którym jesteśmy zrzeszeni, po to, żeby wykazać potrzebę realizacyjną. Potrzebę skrojoną na nasze możliwości na ówczesny czas, tego wspomnianego odcinka między Starym Kurakiem a Helenówkiem, bo on jest tak naprawdę najbardziej newralgiczny na dzień dzisiejszy, z punktu widzenia zagwarantowania, zagwarantowania połączenia między Łodzią a Zgierzem. Na tym odcinku funkcjonują dwie linie. Oczywiście do Proboszczewic mamy też rozwiązania, które pozwolą usprawnić... Tam co drugi dzień jest problem. ...i pozwolą komunikować, natomiast często nie... Na tyle na tym odcinku zgierskim występuje ten problem, co już na terenach gminy ościennej. Ale ma to przełożenie na problemy mieszkańców Proboszczewic. Oczywiście przekłada na naszych mieszkańców. Komunikacja ja znalazłem stosowne rozwiązanie. Jakie dzisiaj, to jest rozwiązanie? Dzisiaj o nim za wcześnie, myślę, jak zrealizujemy ten zakres. Ale trochę niech pan zdradzi zakres. Chociaż. Nie, panie redaktorze, myślę, że nie. Zatoki autobusowe to w Torowisku pan zrobi? Musi być decyzja już pozostałych gmin. Jeżeli gmina Zgierz, gmina Ozorków, czy samo miasto Ozorków nie będą chciały się włączyć w taką realizację, czyli tak naprawdę już może nie miasto Ozorków, bo oni są zainteresowani zgodnie z deklaracją panią burmistrza, ale te wspomniane wcześniej gminy po drodze... nie będą chciały w to zrobić. My mamy rozwiązanie, które zagwarantuje skomunikowanie Proboszczewic, bo to jest jedyna prawna i formalna możliwość ich komunikowania, bo jak wiemy, mamy dalej ciąg drogi krajowej. Drogi krajowej, na której przystanki pewnie autobusowe pojawić się będą miały ogromną trudność. My możemy wywołać przystanek Róg Ozorkowskiej i ulicy Proboszczewice. Ale to co, wybuduje pan nową podstację i krańcówkę na Proboszczewicach? A właściwie to chyba już tylko poza, bo tam nie ma terenów na krańcówkę. Nie wiem, czy musi być krańcówka. Ale to wystarczy niech pozostanie, tramwaj dwukierunkowy, ja wiem. Niech to pozostanie pewnym założeniem na tą chwilę, pewnym planem działań. No nie można zdradzać wszystkiego. Słodka tajemnica póki co, ale dobrze, że jest światełko w tunelu dla mieszkańców Proboszczewic, bo od nich dużo rzeczywiście interwencji odbieramy. No ale kolejny temat, składowiska odpadów niebezpiecznych. No powiedzmy, że jakieś porozumienia, jakieś debaty, jakieś rozmowy ze starostwem, wszystko to jest bardzo enigmatyczne. Są plany, ale składowisko płonie i to dosłownie momentami. Mamy problem nie tyle, panie redaktorze, ze składowiskiem. Mamy do czynienia ze trzema składowiskami. Tak, pewną zaszłością historyczną, która niestety po zakładach przemysłu borucianego nam pozostała. Problem oczywiście na terenie miasta i prezydent ma obowiązek dbania o mieszkańców i podjął inicjatywę. Podjąłem tą inicjatywę związaną z złożeniem stosownej deklaracji, że chcemy tą przejąć, jest możliwość uzyskania środków finansowych, ale ten ruch nie jest po naszej stronie. Ten ruch jest po stronie dysponenta terenu, czyli starosty powiatowego, który w jakiś sposób musi doprowadzić do wyeliminowania podmiotu prywatnego, użytkownika wieczystego terenu. No, nie z tego ma pan obszaru. Takiego poczucia, że to jest takie trochę odbijanie piłeczki w tym momencie? Panie redaktorze, między miastem a starostą? To nie jest odbijanie piłeczki, bo pamiętajmy, że dzisiaj właściciel tego terenu jest. My, jako miasto, jego przedstawiciel, prezydent, może podejmować te działania w określonych sytuacjach. One wynikają wprost z litery prawa. No, ja niestety działam w ten sposób, nie naginam tego prawa bynajmniej. Dobrze, to niech pan powie, czy jest szansa na to, żebyśmy ten problem rozwiązali. Jest zasadniczy... Bo naprawdę zasadniczy problem jest, siedzimy i śpimy na zasadniczy problem jest tego rodzaju, że można tą inicjatywę podjąć. Ja jestem w stanie jako przedstawiciel nas wszystkich wziąć na siebie ten ciężar. Mamy rozstrzygnięcie, jak tą procedurę przeprowadzić. Ważny jest dokument w postaci legitymacji do działania, tytułu prawnego do tego terenu. Tu muszą być skuteczne działania. Myślę, jesteśmy cały czas w trakcie tego dialogu dotyczącego wypracowania rozwiązania. A perspektywa jakaś? Natomiast czasowa? Pamiętajmy, że to z jednej strony jako prezydent, jako reprezentant miasta może wykonywać. Dzisiaj teren ma nadal swojego właściciela, jakim jest Skarb Państwa. Czyli i Skarb Państwa o... może również odzyskając, podjąć inicjatywę związaną z realizacją. To może pan powiedzieć, czy jest jakaś perspektywa do określenia czasowa, mniej więcej, kiedy można by było sobie z tym tematem poradzić? Na tą chwilę dostałem odpowiedź, że problem jest złożony, jest analizowany przez starostę powiatowego co do sposobu rozwiązania tej sytuacji. Natomiast myślę, że tu muszą być decyzje z przyspieszeniem przede wszystkim procesu likwidacji podmiotu prywatnego, jakim jest ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako użytkownik wieczysty, który umożliwi otwarcie furtki
dla przejęcia tego terenu. Czy zrealizowanie to już niezależnie przez Skarb Państwa, reprezentanta Skarbu Państwa tych czynności, czy też przez prezydenta miasta jako reprezentanta gminy miasta Zgierz, bo wtedy tak naprawdę faktycznie to może nastąpić. Dzisiaj mamy problem, że likwidatora niby mamy, a on nie wykonuje żadnych czynności, więc sąd musi dokonać jego zmiany. I takie wnioski poszły za ale wszystko to musi wojewody. Trwać, rozumiem. I cała procedura jest to, musi jest to procedura złożona rzeczywiście. Procedura sądowa nigdy nie jest krótka. Panie prezydencie, ale ważne jest, żeby zabezpieczyć ten teren. Czas nas goni, więc ja będę też gonił, ale nie mogę pana jeszcze nie zapytać w tym rozdziale naszej rozmowy o to, o czym kiedyś pan na pewno pamięta, rozmawialiśmy, a co kłuje w oczy niesamowicie. Ostatnio też poruszaliśmy ten temat przy okazji tak zwanych dzikich parkingów w centrum miasta. A gdzie wiadomo, że to są tereny prywatne, choć nieogrodzone, więc wykorzystywane na parkingi. Niektórzy się śmieją, że można, choć można sobie po zawieszenie tam urwać, to jednocześnie, czy można sobie wyobrazić, jak by wyglądało miasto, gdyby tych możliwości parkowania tam nie było. Bo wiadomo, że głód miejsc parkingowych, szczególnie w tych godzinach pracy, w dni robocze jest ogromny. Nie mogę o to nie zapytać, bo kiedyś powiedział pan na naszej antenie, że jest pan na dobrej drodze do tego, żeby sytuacja związana z dawnym przedszkolem ewangelickim na rogu Długiej Narutowicza się zmieniła, kłuje w oczy bardzo, no a ta droga długa najwyraźniej, bo rozmawialiśmy o tym bodaj nawet 3 lata temu, prawie, albo 2 na pewno. 2 na pewno i tu potwierdzam, jeden problem udało się rozwiązać, jeżeli chodzi o zakłady ZETA. Jesteśmy na etapie procedowania chociażby planu miejscowego, który pozwoli na realizację pewnych czynności. Uporządkowanie, można tak nazwać, terenu nastąpiło. Z budynkiem przy Róg Narutowicza i Długiej sprawa też jest skomplikowana, jeżeli chodzi o procedurę. Mamy tam plan miejscowy, mamy tam konserwatora. Te działania są obecnie... Konserwator to już chyba tylko trzyma rękę nad tymi wierzbami, nie, panie redaktorze, które tam rosną. Opieka brozami. Konserwatorska dotyczy zabudowy pierzejowej, czyli tego, co znajduje się w obrębie ulicy Długiej, a więc te wszystkie czynności muszą być konsultowane. Te wszystkie dokumenty projektowe dotyczące sposobu zagospodarowania tego terenu są obecnie w trakcie uzgadniań przez projektantów właśnie z konserwatorem zabytków, plus ewentualnie z miastem w zakresie zabudowy wolnej działki przy ulicy Długiej. Jesteśmy w toku tego procesu, tak jak powiedziałem. A zainteresowanie ze strony właściciela jest, żeby tam coś zrobić? To właściciel podejmuje te czynności związane, ponieważ on ma tylko możliwość realizowania tej czynności. Liczę na to, że to podobnie jak w przypadku zakładów ZETA przyniesie pozytywny rezultat. Pewne założenia się zakłada, te rozmowy wtedy zostały podjęte, niestety proceduralnie jest to skomplikowane. A inwestor ma na to pieniądze? Z tego, co jest mi wiadomo, to tak, natomiast ważne jest, żeby ten proces się zaczął. Bo długo się nie zaczyna. Z jakimi problemami najczęściej się jeszcze zgłaszają do pana mieszkańcy? To chyba najczęściej mieszkaniówka, prawda, jednak? W dużym stopniu tak, chociaż my z wiceprezydentem rozdzielamy się jak gdyby tym zadaniem, pod niego podlega jak gdyby ta część mieszkaniowa, natomiast mieszkańcy oczywiście również do mnie też z tymi problemami docierają. To jest właśnie kwestia zasobu komunalnego, kwestia przeprowadzanych prac remontowych. Tego, do czego my dążymy, żeby redukować skalę problemu, prowadzenia kolejnych remontów w zasobie przez naszego administratora, ale to również kwestie właśnie infrastrukturalne. Tu mamy wieloletnie zaszłości, chociażby ilość tych kilometrów dróg gruntowych w stosunku do łącznego kilometrażu dróg w mieście powoduje, że problemów... Wie pan, jak mówili, były memy problemów jest sporo w internecie, że na wieczór to asfalt zwijają w Ozorkowie, prawda? Tam się nie zaczyna od porannej kawy dzień. Teraz, dzisiaj Ozorków wypada dużo lepiej, jeśli chodzi o udział ten procentowy dróg gruntowych w stosunku do utwardzonych niż u nas. Pamiętajmy, że u nas cały czas ta zabudowa się powiększa i to też w związku z tym pojawiają się kolejne trudności. My systematycznie redukujemy też tą liczbę, tak? Natomiast obszar miasta jest dosyć sporaby, ta ilość zabudowy, zwłaszcza jednorodzinnej, ciągle się zwiększa. My też podejmując działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta, zwracamy na to uwagę. Staramy się ograniczać te perspektywy rozwojowe w zakresie, zwłaszcza dróg miejskich, tak żeby nie pogłębiać sobie tego problemu. Usuwanie wielu elementów takich kluczowych jest bardzo ważne.
często duże pieniądze idą chociażby w tą, to, co jest pod ziemią, żeby dopiero doprowadzić do tego, co będzie na wierzchu, czyli asfaltu. I takie sukcesywne działania są i będą podejmowane. Natomiast problem jakby był rozwiązywany przez 30 lat wstecz, to myślę, dzisiaj byśmy byli na zasadzie wymiany kolejnych. Długo nie działo się w tym zakresie nic. Ostatni rozdział naszej rozmowy, panie prezydencie, bardziej polityczny, światopoglądowy. Zamierza się pan ubiegać, jak powszechnie wiadomo, o reelekcję na przyszłą jesień. Czuje pan, że Mieczysław Witczak, którego lansuje opozycja związana z Andrzejem Mięsokiem, może być poważnym przeciwnikiem? Panie redaktorze, ja każdego kontrkandydata biorę poważnie, tak jak w poprzednich wyborach było nas 11, ubiegaliśmy się wszyscy o ten sam urząd. Jeżeli będzie taka wola tej osoby do startu, to oczywiście ja podejmuję rękawice. To wszystko zależeć będzie od wielu czynników związanych chociażby z kwestiami zmian w przepisach prawa. Ale myślę, że kto by to nie był, ja powiedziałem od początku. Iwona Wieczorek. Proszę bardzo, no, każdy ma szansę, każdy ma możliwość ubiegania ale się. Ale boi się pan, natomiast gdyby startowała Iwony Wieczorek? Decyzja należy do mieszkańców. Szanowni Państwo, ja się, panie redaktorze, ja nie boję się, no czego mam się bać? Ja realizuję pewne założenia od samego początku i będę do tego dążył do ostatnich moich dni, jaki będzie mi dane pracować w urzędzie. A jeśli Prawo i Sprawiedliwość przepchnęłoby w parlamencie zmiany w ordynacji wyborczej i małe komitety lokalne, takie jak na przykład Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego, które pan założył, nie będą miały szans na konkurowanie z dużymi komitetami partyjnymi, to co pan zrobi? Skąd pan będzie kandydował? Jestem jednym tylko z członków, założycieli tego Oczywiście stowarzyszenia. Tak, natomiast... Ale nazywa się pana imieniem. Każda, tak, i to z tego za to serdecznie dziękuję, bo to jest pewien zarzut, który stawia chociaż mi opozycja, że mamy jedno władztwo w tym mieście. Natomiast każdy może podejmować inicjatywy. Skoro jest opozycja, to chyba jednak nie. Każdy może podejmować inicjatywy i robić coś dla mieszkańców. W końcu po to funkcjonujemy w życiu publicznym. No natomiast, dobrze, ale to co pan zrobi? Natomiast będę szukał rozwiązań, które dadzą możliwość startowania tych wyborów. Nie wierzę, że na rok przed wyborami nie ma pan żadnych innych scenariuszy B i C. Panie redaktorze, oczywiście zawsze są scenariusze alternatywne, natomiast jak przyjdzie czas, będziemy wiedzieli, jakie są zakresy zmian. Takie już skonkretyzowane, będziemy wtedy, ja wtedy będę decydował. Pana zdaniem, albo nie, zaraz do tego wrócę, ale zapytam inaczej. Przygnęła do pana taka łatka osoby związanej z PiS-em. Był pan kandydatem tego ugrupowania w poprzednich wyborach. Walczył pan z tym dzielnie, trzeba przyznać, przez ostatnie 3 lata poprzez unikanie afiszowania się z tym szyldem. Dziś do kogo poglądowo jest panu najbliżej? PiS, Platforma, może Nowoczesna? Ja zawsze patrzę na potrzeby miasta, panie redaktorze. I znowu ładnie powiedziane. Niezależnie od tego, jakie mamy partie polityczne w tym życiu publicznym, zawsze pamiętajmy, że trzeba współpracować. Ale panie prezydencie, ale dzisiaj, uczciwie, bardziej PiS, bardziej PO, bardziej Nowoczesna, może Kukiz. Dzisiaj współpracuję zarówno z klubem Przemysława Staniszewskiego, jak i jest w Radzie Miasta założony, jak widać, z osób, które wywodziły się z różnych kręgów politycznych, możemy tak nazwać, z różnych grup. A teraz wywodzą się z różnych spółek i instytucji miejskich. Nie jest tak do końca. Większość z tych osób, proszę zwrócić uwagę, że pracuje w tych podmiotach, zresztą jak również ja pracowałem w spółce miejskiej przez 6 lat, to nagle będzie zarzut, że ktoś mnie tutaj wyciągnął i mam w jakiś sposób wpływać na to. Nie odpowiadam na moje bynajmniej pytanie. Nie. Dzisiaj powiedziałem, współpracuję z każdym, również z Prawem i Sprawiedliwością. Nie jest mi nie po drodze z tym ugrupowaniem, bo pamiętajmy, że dzięki chociażby takiej korelacji miasto również ma możliwość realizowania z udziałem środków budżetu centralnego wielu inwestycji. Czyli bardziej PiS. Jeżeli jest możliwość. Niż PO albo Nowoczesna. Jeżeli będzie możliwość do prowadzenia dyskusji, konstruktywnej dyskusji i robieniu wielu rzeczy, jestem otwarty na współpracę ze wszystkim. To jak pan miałby określić swoje poglądy polityczne dzisiaj, to one są jakie? Zaliczałby je pan do jakich? Panie redaktorze, nie wiem, czy to jest najlepszy moment na podsumowaniu 3 lat, żebym określał swoje że poglądy tak. polityczne. Bardziej jest pan konserwatystą, liberałem, może socjal jakimś liberałem. Panie rektorze, ja jak podkreślę, działam dla mieszkańców i realizuję potrzeby miasta. Czyli ja rozumiem, jestem menadżerem, jak mi to ładnie nazywano w poprzednich dobrze wyborach. Dobrze odczytuję, rozumiem, tak że jeśli by nie mógł pan kandydować ze swojego stowarzyszenia, będzie pan kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Nie ode mnie to będzie zależało. Oczywiście każdą propozycję i każdą alternatywę rozważam. Na sam koniec, uważa pan, że takie majstrowanie przy ordynacji wyborczej rok przed wyborami to jest w porządku, to jest fair? Na pewno nie może to nastąpić na ostatnią chwilę. Ma
mamy ustawowo zapisane, że 6 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi winny być znane wszystkie warunki. Jeżeli mają być to takie drastyczne zmiany, jeżeli by takie następowały, dość gruntowne, które mogą spowodować przede wszystkim dezinformację dla ludzi uczestniczących, chodzących na te wybory, bałbym się tego z punktu widzenia pewnego odbioru, bo to zwyczajnie zbudzi pewne zawirowanie. A myślę, że mieszkańcy zarówno naszego miasta, jak i każdego innego nie są na to gotowi. Musi być pełna transparentność i pełna informacja tych zmian, tak żeby wszyscy byli przygotowani na to. Wolałby pan, żeby zostały jednomandatowe okręgi w takim mieście jak Zgierz tej wielkości, czy żeby wróciło stare? To jest kwestia tak naprawdę podejścia, weryfikacji tego, co możemy przez to osiągnąć. Tak? Jeżeli to by miało zburzyć pewien ład i porządek. Ale pana zdanie, pana jako prezydenta miasta, lepsze w takim mieście są jednomandatówki, czy wybory jednak nie te bezpośrednie? Jednomandatowe wybory dają szansę lokalnym grupom, patrząc na tą lokalną społeczność w danym okręgu wyborczym, jak on jest zakreślony, na zdecydowanie się na określone osoby, które ich zdaniem, krótko mówiąc, mają możliwość decydowania. Rozumiem, że wolałby pan, żeby decydowania. Tak zostało. Natomiast jeżeli przy listach, to jest pewien problem, myślę, dla takiego każdego Kowalskiego, który mieszka w naszym mieście, dla kogo ma postawić, czy to będzie kluczem politycznym szło, czy też jakąś grupą osób, które mimo wszystko będą wywierały u niego tą większą sympatię i będzie za nim szedł. Trudno dzisiaj się do tego odnieść. Myślę, że w tej skali miast jednak jednomandatowe wybory dają pewną przewagę dla mieszkańców dokonywania skutecznego utożsamiania się partyjnym szyldem i utożsamiania się po prostu z tymi radnymi, wymagania wręcz od nich tego, na co sami, deklarowali, że będą robić dla danego otoczenia. Przy czym oczywiście przy tych wyborach z list jest zawsze szansa, że można do tego gremium też chodzić i prosić o te rzeczy, które deklarowali. Co między wierszami pan powiedział? Wszystkiego dobrego, panie prezydencie, na te ostatni rok i na dzisiejsze urodziny. Moim i państwa gościem był Przemysław Staniszewski, prezydent miasta Zgierza. To już ostatnie wydanie programu w Centrum Uwagi w tym roku. Na kolejne zapraszam już w nowym 2018. Chociaż nie jest to oczywiście moje ostatnie z państwem spotkanie w tym roku. Życzę miłego, sympatycznego wieczoru. Cezary Adamski, pozdrawiam.